Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken. Kolejny robimy konwój. Skręć w prawo. Z naszą koleżanką Patką, z Krystianem. Oni nie wiedzą, że są nagrywani, ale nie wiem, czy będę jeszcze coś odwalał. Wcale niepowiedziane. Może pojadę grzecznie. Ale ostatni odcinek wam się spodobał, zresztą były... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Niesamowite jaja. O. Skręć w prawo. A czemu ty po czerwonym świetle jeździsz, gałganico? Wtedy miałam jeszcze zielone. Już nie kłam, nie kłam, wszystko widziałem. Record video. Teraz dopiero mam czerwone. Może tak kulturalnie dzisiaj pojedziemy, co? Już widzę, jak to będzie kulturalnie. Jedź prosto. Oj, zagapiłem się. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Aha. Aha, zaczyna się. Kulturalna jazda. Widziałeś, Krystian? Zobacz, co ona zrobiła. Aha. Ani ładnie zawracać umiem. Trzeba było na czerwonym się zatrzymać. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ale jak ciebie bym walnęło. Skręć w prawo. Aha. To chyba nie będzie grzeczny konwój, widzowie. Oświecimy jej długimi poślepiach. No spoko. Taki noworoczny kurs, bym powiedział, z Patką, z Krystianem, w konwoju. Ostatnio trochę... A następnie zjedź w prawo. Ostatnio trochę poddymialiśmy, aczkolwiek ja nie mogę obiecać widzowie, że dzisiaj na pewno nic nie wymyślę. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Źle pojechałaś. Myślałam, że jak tam skręcę, to pojedę znowu na oko i znowu pomylę mapę, to pojechałam prosto i też pomyliłam mapę. Krystian, co my robimy w tej sytuacji? Jedziemy za nią? O, chyba tak. No to jedziemy. Szukanie nowej trasy. Jedziemy z tobą, Patka. Okej. Może jak ona nam coś po drodze wywinie. Jaki tu jest ruch? Zahaczyłem o kogoś, dobra. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Czekajcie, bo ja w prawo mam jechać. Zjedź w prawo. O Jezusie! Ja nie tykuję. No teraz to ja bym źle pojechał. No widzisz, ona mnie gadasz.
Trzymaj się prawej strony. Kulturka, widzowie, migacze. Wiecie, jak jest. A to jest krótki kurs z Frankfurtu gdzieś tam. Wieziemy świeże zioła. Może jeszcze jakiś szybki kursik zrobimy, zobaczymy. Taka jazda noworoczna. Właściwie nie dla kasy i nie dla expa. Tylko chyba bardziej dla przyjemności, żeby sobie z przyjaciółmi pojechać. Nie jadę swoją ciężarówką, więc nawet nie nabijam dystansu na swoim Volvo. Chociaż powiem wam, że po tych ostatnich naszych tutaj ekscesach konwojowych, to Volvo naprawa go kosztowało, nie pytajcie ile. Nie pytajcie, widzowie. Jakby się ktoś dziwił, czemu mi często kasy ubywa z konta. Już miałem do was odcinek nagrywać, że 40 milionów, że jest kasa. A tu nie fart Stefan wyszedł. No, to się wytnie. Ty, Krystian, patka tak grzeje, że nam zniknęła z mapy. A ta Scania za bardzo jechać nie chce. O. Chwila, że co? Scania za bardzo nie chce jechać. Kto nie chce? No bo jedzie wolno. No bo Scania to nie Volvo, no. Masz chyba lepsze auto od nas i nam odjechałaś na maksa. Ja dzięki temu, słuchajcie, widzowie, mapę odkrywam. Ja jadę chyba 90 na godzinę. Tak, tak. I po czerwonych światłach. Tutaj nie ma świateł już. Przy okazji, widzowie, mapy trochę odkrywam. Widzicie, staram się trochę, jak najwięcej robić też takich kursów, które gdzieś tam mi tą mapę odkrywają, bo taki też mam cel. Żeby tą mapę odkrywać. Ojej, coś tu się dzieje. Oj. Uważaj, Krystian, tu się coś dzieje. Ała! No i przypierdzieliłem Mercedesa. Stanął gnojek na środku, nie? Masz rację, stary. Po awaryjnym. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jest awaryjny? No bo tu wypadek na drodze był. Nie moja wina. A właśnie, tak teraz pomyślałem, Krystian. Chyba się wszystko wydało, czemu tu był taki korek. Nie wiem, czy, ale jeżeli zamierzone to było z twojej strony, to ci się udało. Przypierdzieliłem Mercedesa. A tam żadnego Mercedesa nie widziałam. Jaki kolor? Takie niebieskie kombi. A to niebieskiego nie widziałam. Do kobiet, słuchajcie, trzeba po kolorach, a nie po markach. Pamiętajcie, widzowie. Z kobietą musisz po kolorach. Kurde, Krystian mi odjechał. Powiem wam, że coś na was na drodze czeka, prawdopodobnie. Mam najgorsze auto, nie? Z nich wszystkich. Przecież ta Scania w ogóle nie jedzie. Chociaż Scanię lubię, mam jedną Scanię w swoim garażu. Zresztą muszę nagrać do was w końcu ten odcinek i wam pokazać. Powiem tak, chciałem wam też nagrać odcinek, pokazać odnośnie tego na przykład, bo jeszcze parę modów takich realistycznych dodałem,
ale mam wrażenie, że nie... To nagram zresztą taki odcinek i wam pokażę po prostu, jak wygląda przed, jak wygląda po. Bo niektóre mody realistyczne według mnie w ogóle psują całą sprawę. Tyle wam powiem. I to wam oczywiście jak najbardziej, widzowie, nagram i pokażę, bo jeszcze parę dodałem, na przykład światła realistyczne czy coś, ale no nie jestem tutaj zbytnio zadowolony. Bo ten realizm nie jest taki, jaki być powinien. Natomiast posprawdzałem pewne rzeczy i mogę dla was śmiało nagrać. Już wiem, jakie... To będzie po prostu mody w praktyce, będzie odcinek, bo mamy odcinek o realistycznych modach. A to będzie odcinek mody w praktyce. O, coś tam się dzieje. To Krystian? Co tu się dzieje? Nie wiem. A może ją... Tej, to może ją... To czekaj, zatrzymaj się. Może ją z konwoju wywaliło. Jak coś, to stoję na awaryjnym. Mini problem techniczny. Klawiszy mi... Jesteś, skoro działasz, to jesteś. No, już tak. Ale my cię nie widzimy. Nie wiem czemu. Może z konwoju cię wywaliło i musisz na nowo do konwoju dołączyć. Ale nie, bo wtedy byś nie gadała na CB radiu. Ale ja jestem głupi, nie? Musisz do konwoju dołączyć, a ona na CB radiu gada. Ale ja, słuchajcie, teraz nawet Krystiana nie widzę. Dobra, Krystian jedzie. Jakieś ufolutki nam patkę porwały, ty. Nie ma patki. Ja jestem. No jakoś niewidzialna jesteś. Krystian, ty ją widzisz? Ty, patka do serwisu pojechała. No bo wjechałam w cisternę. No to teraz wiem, czemu jej nie widać. Dobra, Krystian, mam pomysł. Czekamy za patką, no. Czekamy. Czekamy, Krystian, nie? Pojedziesz, co? Nie, no ona pojedzie w naszą stronę. Ty sugerujesz, żeby się o kawałek przesunąć do przodu? Ja tam się mogę kawałek do przodu przesunąć. Tylko nie wiem, czy tam awaryjny pas jest. O, tutaj policja stoi, to tu będzie dobre miejsce, żeby za nią poczekać, pod światełkami migającymi. Nie wiem, czy się spotkamy. A my już czekamy za tobą.
O, super, Krystian, super. Krystian od razu wie, o co chodzi, nie? Tak, skumałem. To będzie fajnie wyglądało, jak ta policja tymi światełkami mruga. Ej, to jest idealnie rozegrana blokada, bo na awaryjnym nie pójdzie, bo policja blokuje awaryjny pas, tam blokują też ciężarówki, więc nie przejedzie na awaryjny. Tutaj w ogóle będzie miała, tu jedynie może pójść awaryjnym. Ja się bym wcale nie zdziwił, jakby stąd przyjechała awaryjnym i tu bym nie porobiła. No nic, może kawałek jeszcze do przodu podjechać. O. Ty, Krystian, trochę do przodu może podjeść, co? Orszakiem awaryjnych świateł Patkę przywitamy. O, pięknie, pięknie. I kawałek w moją stronę. Tak dla bezpieczeństwa, żeby wiesz. Pięknie, panie, idealnie. Ty zobacz, jak to ładnie wygląda. A ty, Patka, jedziesz, tak? Się włącza? Awaryjne to fyjak, już nie będę mówił brzydko, więc fyjak fujara. Będziesz, Patka, pod wrażeniem. Będzie pod wrażeniem dziewczyna jak nic, nie? Tak wygląda konwój z Jukenem. Autobus już tam stoi przed zakrętem. Ale ładny korek. O, ona jedzie chyba. Ona chyba jedzie już. I wiedziałem, że pójdzie awaryjnym. Ej, ja widzę. Ja wiedziałem, że pójdzie awaryjnym. I co ona teraz zrobi? O, jednak tam jedzie. Krystian cofa. Widzisz, jak ładnie za tobą poczekaliśmy? No, widzę. Może jakieś dziękuję albo coś? I może rozwaliła Mercedesa. Ja pierdzielę. Patka, pirat drogowy. Patka, ty dzisiaj jeszcze masz procenty po wczorajszym Sylwestrze? Bo tak jakoś... Tak jakoś zygzakiem jedziesz. I ona mi bajki wciska, że ona jedzie 90 na godzinę, nie? Zobacz, Krystian, to jest Patki 90 na godzinę. Fajnie widać. Znaczy, nawet Krystian mnie dogoni. Ta Scania słabo jedzie, nie? Jakbym jechał tu swoim Volvo, to by nie mieli ze mną szans. No
zahaczyła. Ej, zahaczyła o coś. Ona o coś zahaczyła. Będę ją chciał wyprzedzić, a żeby to zrobić, muszę światła wyłączyć znowu. Bo inaczej mi się nie da dziewczyna wyprzedzić. Bo ona jest cwana. Dobra, dogoniłem ją. Teraz trzeba na nią uważać. Bo jedzie dwoma pasami jednocześnie. Dobra, wsiedzam. Albo i nie. Dobra, dam jej trochę forów. Niech sobie jedzie pierwsza. Jery, co ona robi? Lepiej pojadę za nią, będziecie widzowie mieli śmieszne momenty nagrane. Jak ona jedzie przede mną, to ona coś odwala i ją nagramy, a tak jak ją wyprzedzę, to już nie nagram. Ale przyjemna droga, to nie chłopaki? No wszystko fajnie, pięknie, Krystiana zgubiliśmy. O kurde. Tam jest. Żałuj, Krystian, że nie widzisz, jak Patka jedzie, bo ja będę naprawdę, ja ze śmiechu nie mogę. Co ona tu wyprawia? Ciebie się bawię. Nie, ja nie mogę jej wyprzedzić, ja muszę jechać za nią, bo się coś odwali, tylko gorzej, jak mi coś przypierdzieli. Ej! Co ty robisz, Kowito? Ja cię muszę wycofać, bo z nią się nie da. Kogoś wjechałem cofając. Ja tam, Krystian, jej nie wyprzedzam dla własnego bezpieczeństwa, wiesz? Dobre rozwiązanie. Będzie się dziwiła, co jej tak mruga. Ja ci kurwa pomigam. Tutaj Krystian bezpieczniej, przynajmniej widać, jak ona jedzie. No, ten DAF Krystiana chyba lepiej. Nie wiem, co on ma, DAFa czy Volvo? Nie zwróciłem uwagi, czym jedzie Krystian, ale no, ewidentnie lepiej od mojej Scani. Znaczy mojej, to nie moja Scania, to firmowa. Jechał swoją Scanią, to wiecie, byłoby inaczej. Patka chyba wytrzeźwiała, bo przestała jeździć po wszystkich pasach jednocześnie. Krystian jednak ją wyprzedza. Specjalnie zwolnię.
Trzymaj się lewej strony. No ty mi drogę zajeżdżasz. Krystian chyba surprise'a zrobił, bo gościu zaczął cofać na autostradzie. Aha. Busiarz poleciał. Krystian, coś ty zrobił? I się nie przyzna, nie? Wyprzedziłem patkę. No tak, jak wyprzedziłeś patkę, to jakiś dziwny karambol się na drodze zrobił, w który wpadliśmy. Kierowcy mi tu pracują, kasę zarabiają. Dobra, trzeba chyba Krystiana dogonić. Koniec żartów. Co ty zrobiłeś? Patka myśli, że to Krystian zrobił, że policja stoi. A to wcale nie ma związku z Krystianem. Dobra, wyprzedzam ją w końcu, bo... Nie ma co. Krystian chyba tą rozgrywkę wygra. Znaczy wiecie, ja nie leciałem jak głupi, żeby wygrać, tak? Tylko jechałem sobie za patką, żeby wiecie, się z niej ponawijać, jak ona fajnie jedzie. Nie no, szczerze, jako kobieta, która dopiero zaczęła w Eurotrucka, nigdy z tym w styczności nie miała, to według mnie ona naprawdę fajnie jeździ. Jest jej tam, nie wiem, może 5., może 10. kurs. Ale mnie kusi, żeby jej z tym autobusem coś zrobić, ale ona będzie to widziała, za blisko mnie jedzie, więc... Muszę odczekać na następny moment. Możliwy. Ja tu bym jej, słuchajcie, coś wywinął. Dobra, teraz mnie zgubiła z pola widzenia. Bo tak, z tą ciężarówką może niekoniecznie. Może coś... Może coś tam, delikatnie chociaż. Delikatnie, słuchajcie... A, patkę wywaliło. Krystian, patkę chyba wywaliło. No nic, to trzeba poczekać za nią chyba. Bo nie będzie miała równych szans. W ogóle wiesz, ja mam pomysł, Krystian. Chodź, damy jej wygrać, będzie się cieszyła. Co ty na to? To ja poczekam. Damy jej wygrać. Ja to mogę być ostatni, mi nie zależy, ale będzie się cieszyła, nie? Jezu, ja telefon czytam zamiast... Słuchajcie, telefon od Patki czytam, że pisze, że ją wywaliło zamiast jechać, nie? I tak jadę, że... Ja właśnie czytałem wiadomość od Patki i się powiesiłem na barierce i nie wiem, czy to już się da naprawić. Tak. 28 mam do celu. Jak chcesz, możesz się cofnąć i zobaczysz, jak wiszę na barierce. Ja trochę bym musiał się cofnąć. 28 do celu mam, bo wiesz, czytałem wiadomość od Patki, przydzwoniłem w barierkę i wiszę. Mam 10 do. Nie ma opcji, żebym... Nie ma opcji, żebym się od... Chyba, że ty byś mnie szturchnął, to może. Właśnie, może Krystian mnie szturchnie. Dobra, poczekaj na mnie.
No wiesz, dużego wyjścia nie mam i tak wiszę. Ja tylko mam nadzieję, że Patka mnie nie staranuje, bo się tak powiesiłem, że cała autostrada jest zakorkowana. Ty właśnie, ale ruchu nie ma żadnego na autostradzie. Zniknął ruch samochodowy. A nie, jest jakiś jeden Mustang, dobra. Teraz jadą. A nie, to Patka jedzie. Patka, tylko nie wjedź we mnie, proszę cię. Krystian jedzie na ratunek. Ja wiszę na barierce. To nie jest zamierzone. Ja się powiesiłem, jak wiadomość od ciebie czytałem. Krystian jedzie mnie szturchnąć, żebym zleciał z barierki. Znaczy, jak chcesz od tyłu, możesz też mnie trochę popchnąć, może się uda. To wiesz, jaki miałem cel. No bo już tak widziałem. O, 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 może, może. Ale jeszcze wiszę. Kurde, wiszę na wariu. O, dzięki, dobra, kobieto! Uratowałaś mnie! Wyprzedzaj, jedź pierwsza. Dobra, dam jej wygrać. Bardzo ci dziękuję, dobra kobieto. Krystian, Patka mnie uratowała. Tył kęsa mnie trochę szturchnęła i zleciałem z barierki. Często mi kobieta musi się dobrać facetowi do dupy. No czasem z tego wychodzi, że tak. Znaczy, lepiej jak kobieta się facetowi do dupy dobiera jak inny facet, no bez przesady, no. Jakie my tu mamy tematy. Da mi wygrać, niech się cieszy. Uważajcie tam, ja będzie 10 km deseru, tam trochę zrobiłem ciubisko. No ja właśnie widzę, co ty zrobiłeś, tylko czemu nam każesz uważać? Patrzcie, Patkę, ona tam... Awaryjnym jedzie auta, wszystkie przepycha, nie? Patka awaryjnym jedzie, wszystkich przepycha. Ja widzę, Patka, że ty się nie pierdzielisz w tańcu, tylko wszystkich taranujesz jak leci. Tylko wiesz, że potem są kary za uszkodzenia. Znowu się pojawiają i tak wychodzi. To nie narzekaj, bo gdyby nie moje sterowanie, to byś nie wyjechał. Co ten Krystian tam robi? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jedzieć, Krystian! Zjedź w prawo. No, Patka wygra zgodnie. No to jest zgodnie z założeniem, tak? Bo chcieliśmy, żeby Patka wygrała. Ale jednak wam powiem jedno, moi drodzy. My i kulturalne konwoje to... To jest niewykonalne chyba. Nie, póki ja jestem. Nie bój się, ja z Krystianem też próbowałem robić kulturalne i też nie wychodziło.
jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. I poszła na czerwonym. Skręć w prawo. Niech myśli, że ją doganiam. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No ale, że z prawego pasa w lewo, to już przegięcie. O, podobne do mnie. Jeszcze na czerwonym w dodatku. To mogę temu zabronić. Ja się lepiej z daleka od niej trzymam. No i teraz jedziemy w konwoju, jeden za drugim. A mój kierowca zaczął ziewać, nie? Przygotuj się do skrętu w lewo. Damy padce wygrać, cały czas wiecie. Skręć w lewo. Ostatnio się wepchnąłem, a teraz damy jej wygrać, niech ma. Znaczy wygrać, oj, to w ogóle nie była taka rywalizacja, bo to w zasadzie wiecie, mówię wygrać, ale to nie były żadne wyścigi. W lewo, Patka, w lewo. Ty, ale nie we mnie. Sorry, pojawiła mi się awaria i nie zauważyłam mapy. Na szczęście nie wjechałaś. Przejechałaś, Patka. Jaka ta mapa? No nie mapa, wjeżdżasz w tego zielonego tira. Znaczy w naczepę. O nie, znowu we mnie wjedzie. To teraz masz wyzwanie. Aha. Słuchajcie, ja jej dam wygrać. No szkodnik, po prostu szkodnik. Ty wiesz, Patka, jak ty wyglądasz? Ty to złamałaś tą naczepę w każdą możliwą stronę. My sobie popatrzymy z Krystianem.
A, cwana pojechała zawrócić, no widzisz? Też jest sposób, Patka. No jedź przed siebie i w lewo i wtedy wjedziesz w to zielone. Jedź, Patka, prosto, nie cofaj. Jedź prosto i skręć w lewo i będziesz na miejscu. A, zaklinowała się. Nie blokuje z przodu. Ja stoję daleko. Raczej nie z przodu, tylko na czepom się powiesiła, ale nie pojedziemy do niej. Bo jak wiecie, jak tam pojadę, to już nie wyjadę. O, pociąg jedzie, widzowie, pociąg dla widza z cysternami. Mój kierowca już zasypia, słuchajcie. No to sobie poczekamy, Krystian. Czekaj, jadę zobaczyć bez naczepy. Wybrano cel podróży. No blokuje cię naczepa. No jedź. Nie, już mi to nie blokuje. Musiałam to mocno wycofać, żeby wyjść. Bo jakąś letarnię zahaczyłam. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Ja pierdziele, ja... Co ja tu robię? Jednak widać, że ta impreza sylwestrowa, słuchajcie, jeszcze w każdym z nas w jakiś sposób jest. Co ona robi? Ty, a ona nadal się łamie. Prawda. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Dobra, już. To zależy, co chcesz. Jak będziemy mieli jeszcze jakiś kurs, to najwyżej wam, moi drodzy, wznowię nagranie, chwilę zrobię pauzy. Siemanko, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Juken. A dzisiaj robię konwój znowuż z przyjaciółmi. I będziemy wieźli z Patką, z Krystianem, będziemy wieźli kwas borowy z Wiednia do Norymbergi. Znowu podwójna naczepa. Nie, podwójna. Teraz nie, pojedyncza, ale wezmę pracodawcy, bo sobie troszkę przejrzymy. Dawno DAF-em nie jechałem. Chociaż sam mam kupionego DAF-a, ale dawno nim nie jechałem. O, takie wiecie, pod nowy rok. Bezpiecznie. Na luzie odcinek. Nie mogę powiedzieć, czy nie będzie dymów żadnych. Ale nie planuję. Na pewno dzisiaj nie ma takiego założenia. Ej, bo ja źle jadę. Aha, bo to jest Krystian. Dobra, tu trzeba zawrócić. O Jezu! Ale myślałem, że przydzwonię. Dobra, tam jest wyjazd. Patka, prowadzisz? Tu wszyscy mamy takie same ciężarówki, widzę. A chodźcie się ustawimy koło siebie.
pod miniaturkę dla widza. Przy wyjeździe z tego można się obok siebie ustawić. Czego? My wszyscy obok siebie, no tu, gdzie się wyjeżdża z tej firmy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Aha, i pojechała dalej. Skręć w lewo. No dobra, na skrzyżowaniu też może być. Ale Krystiana trzeba jeszcze zrobić mu miejsce. Ja cię, Patka, nie wpycham, pierwsza pojedziesz. Trochę do przodu, Patka, ja za daleko jestem wysunięty do przodu. A teraz Krystiana nie widać, musiałby też podjechać. O, dzięki, no to jedziemy. Patka pierwsza. Bo potem będzie, że jej się, wiecie, trącam. A my se, Krystian, popatrzymy, jak Patka jedzie, co? Ha, ha, ha. Ja obiecuję, że pojadę najgrzeczniej, jak potrafię. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Nawet migacz włączę. Dla widza migacz. Długie nie mają znaczenia, bo jest dzień. Skręć w lewo. O Jezu, ten DAF jeździ inaczej niż moje Volvo. Dlatego chciałem czasami, wiecie, też inną ciężarówką, żeby... Też mój DAF jest chyba ładniejszy w środku. Ten jest taki bardzo biedny, bym powiedział. Ale póki co z tych ciężarówek to Scania i Volvo mi się najbardziej podobają. Jeśli chodzi o... No Mercedes nie jest zły, tylko tam w tej nowszej wersji pewnie jest ładniejszy. Chociaż raz Patka wybrałaś z normalną naczepą. To było nieplanowane. No ale to ty odważna jesteś, że zobacz, 3 kursy zrobiłaś na podwójnej naczepie. A ja nie wiem, gdzie się patrzy, ile jest naczep. Na końcu ci pokazuję, ile expa za to dostajesz. Ale co to ma do ilości naczep? A naczepę? No to przecież widzisz, jak wybierasz zlecenie, no to widzisz, czy jest podwójna, czy pojedyncza. Ale tam nie pisze nigdy. Ale to nie musi być napisane, to widać. Widzisz ciężarówkę i widzisz naczepę. Jak na przykład ci zlecenie z daną ciężarówką nie odpowiada, to bierzesz inne. Aha. Lubię, Patka, twoje aha. To oczywiście mój komentarz do odcinka, ona tego nie słyszała. Ale znowu grzeje, znowu jej nie można dogonić, nie? Trzymaj się lewej strony. I ty nadal twierdzisz, że jedziesz 90? Nie. Aha. Zakroczenie prędkości. Teraz tak. Siemano.
teraz. O jedź, jedź. Tutaj chyba w tych zleceniach nie trzeba. Trzeba, bo mam mało paliwa. To znaczy mało. To znaczy już jest na samym wschodzie pomarańczowa serca. A dopóki nie jest czerwona, to nie musisz. Okej. Ale jak chcesz, to możemy na stację zajechać, nie ma problemu. Bezpiecznie. Będzie twoja pierwsza stacja w historii, co? I czwarta. Bym ją w coś wkręcił, ale tak kulturalnie bym ją wkręcił. Co ty robisz za ruchy? Trzymaj się lewej strony. Kręczę. Patrz czasem w lusterka może, co? Staram się. Ja muszę za nią jechać, bo wtedy jest śmiesznie, nie, widzowie? Bo jak za nią nie jadę, to... to nie ma zabawy. Krystiana nam nie odłączyło? Nie. Wolę jeździć, widzowie, swoją ciężarówką, bo już na tyle się przyzwyczaiłem, że wolę swoją, ale... no, od lapatki, wiecie, pod to, żeby sobie troszkę też wylewelowała konto, chociaż jak ona robi wypadki, to... Patka, mam do ciebie wyzwanie, spróbuj nie rozwalić ciężarówki, to wtedy dużo expa dostaniesz i kasy. Dużo to jest pojęcie względne, oczywiście. Znaczy dużo jak na twoim levelu, oczywiście. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. W prawo jedziemy. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Jedź tym golfiarzem. Leczę się, kurde. Gościu. Skręć w prawo. No i widzisz, nauczyłaś się ze zjazdami, żeby nie mylić. Powiedziałeś. Aha. Bo moja nawigacja mówi po niemiecku. No to ustaw sobie polską Anię, którą nazywam Iwoną. Nie wiedziałam, że to ma jakieś znaczenie, jaką sobie ustawię. Myślałam, że i tak będę gadać po polsku. No to źle sobie myślałaś. Bo Iwona ci dużo pomaga, ona mówi, że masz się jakiegoś pasa trzymać. I żeś gościa tryknęła.
Wleką się tu. Ty, może damy się Krystianowi dogonić? A ja nie wiem, jak go zobaczyć. No, po prostu zwolnić. O, stację benzynową masz. 33 km do celu. Ile? Ja widzę Krystiana, za mną jest. Ale na większej mapie. Pewnie ma słabszą ciężarówkę po prostu. Postaram się jeździć przepisowo. Tak, Krystian i przepisy. Ale jak zwolnimy, to nas dogoni. On nas zaraz dogoni, nie bój się. Jeszcze chwila i będziemy go widzieć. Mogłem muzyczkę dla widza włączyć. Nas nie dogonia. Nas nie dogonia. Nas nie dogonia. Krystian, ty nas dogoniat. Nie wiem, ja go dalej nie widzę. No ja też go nie widzę jeszcze. A my jedziemy 60 na godzinę. No jest 70. Jest, wlatuje. Wleciał jak Hanka w kartony w tą mapę. Zrobię ci nawet miejsce, Krystian, awaryjne. Dobra, jedziesz z lewej, to lewej ci robię miejsce. Ale tam jadą. Krystian wleciał na mapę Patka z przytupem, wiesz? No i super. Krystian, trąbnąłem go, żeby ci drogi nie blokował. Bo nie wiem, czy Patka wiesz, ale jak na tych NPC-tów trąbisz, to oni przyspieszają. Kogo? No ten ruch drogowy, NPC-ty, no bo to nie są prawdziwi gracze przecież, nie? Aha!
pięknie, Krystian. Ty z lewej, ja z prawej. Idziemy jak burza, nie? Autostrada cała jest nasza. Ej, widzowie, Krystian ma mana. Man powinien lepiej raczej jechać od DAF-a. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Coś ty, Patka, zrobiła. Jedź prosto. No, blokadę nam na drodze tutaj. Trzymaj się prawej strony. Że dobrze wiesz, co zrobiłaś. Wiem. Mandat za prędkość. Trzymaj się lewej strony. Kilometrów do celu. No, takie dzisiaj dwa szybkie kursiki. Także będzie mi miło, drogi widzę, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. I tak wiecie, na luzie też za dużo nie gadam. O Jezu. Co, myślałaś, że ja tego nie zauważę? Właśnie o tym mówię. Specjalnie to zrobiłaś, żeby on we mnie wjechał. Ty, gałganico jedna, ty. Cwana taranuje samochody, żeby we mnie wjeżdżały, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony. Ole podskoczyła. Co ona robi? To ją cichaczem wyprzedzę. Dla bezpieczeństwa. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Do bezpieczeństwa pasem awaryjnym pojadę. A czemu nie jadą prosto? Zjedź w prawo. Policję staranowali. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Zdam Patce tą frajdę. Jadą? Ktoś wywinęli? Jadą. Nie, no dam im wygrać oczywiście, wiecie, mi to nie zależy na wygranej. Zasymuluję jakąś awarię. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć. Jaką ja bym mógł tu awarię zasymulować? Żeby mieli beka. Skręć w lewo. Coś bym mógł zrobić, nie? Żeby mogła Patka mnie wyprzedzić. Dobra, nie kapnie się. Po prostu zwolnię. Przygotuj się do skrętu w prawo. Co ona robi? No jeszcze na koniec mnie staranowała, nie? Chciałem. Jedź, Krystian, jedź. Ja tam się wolę od niej z daleka trzymać.
skręć w prawo. Ten cofa? I jebs. Co oni robią, kuźwa? Krystian, chłopie, po co ty cofasz? Pierwsza była. A, pierdziel. Dobra, to ja już sobie cofnę. No to też ja cofnę, tak jak i ty cofasz. Ja pierdzielę. Powiesił się na bramie. No nic, dzięki widzowie za oglądanie. Do następnego odcinka, a też w następnych odcinkach będziecie już mogli, a nie, chce mi się. W następnych odcinkach będziecie mogli, słuchajcie, zobaczyć moje ciężarówki, które obiecuję wam pokazać. Będziecie mogli zobaczyć jeszcze kilka poradników, także już będą takie bardziej, można powiedzieć, poważne tematy. Także dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymaj się, cześć.